dobry, moi drodzy, witamy się w poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień. No i co, 5:30, ja wychodzę z domu, jadę sobie dzisiaj pociągiem, bo za późno wstałam, ale jak wiecie, no pociąg ode mnie też jeździ, pociągiem mam szybciej, więc zastanawiam się, czy nie przesiąść, nie przerzucić się tylko na jeżdżenie pociągiem do pracy, bo bym miała te pół godziny więcej snu, a ja nie lubię wstawać wcześniej, nie oszukujmy się, ja nie lubię wstawać wcześniej, mój organizm się musi przyzwyczaić do tego, żeby wstawać tak, tak wcześnie. No i co, ubrałam się, ta pomarańczowa bluzka, spodenki z temu. Także zaraz wychodzimy na pociąg, do tego będą buty siatkowe i zaczynamy następny dzień, lecimy do pracy. I witam was serdecznie, moi drodzy, 18:00, jestem w domku, wróciłam do domku po pracy, bo mam mojego partnera, standardowo, jak to wygląda, odkąd pracuję, codziennie jestem u mojego partnera, codziennie spędzamy czas razem i potem razem wracamy. Zrobiłam sobie kawkę mrożoną, kawkę z ekspresu z lodem. Karmelowa, uwielbiam, także kawka musiała wlecieć, jest tak duszno. To jest masakra, tutaj jeszcze mam nawadnianie się. Bo powiem, że ostatnio mało piję i muszę zacząć dużo pić napojów, żeby się nawadniać i w ogóle, bo to jest niezdrowe, pić mało po prostu. Też złapał mi katar, nie wiem, czy to jest alergiczne, czy po prostu coś mnie łapie, bo na dworze jest ciepło. U mnie na sklepie jest klimatyzacja, chodzi jeszcze chłodnie i w ogóle pomieszczenia są też takie, gdzie jest ciepło. Więc to od tego mogło mnie też złapać, a wiecie, że ja mam też słabą odporność organizmu, więc walczymy z tym, biorę rutynoskorbin, jakieś tabletki, żeby po prostu poprawić tą odporność, no to po prostu potrzeba czasu, żeby ta odporność wróciła do normy. No ale wszystko moi drodzy, dojadę, wszystko w swoim czasie, wróciłam, stawiam buty do prania, te białe, siatkowe. Jeszcze muszę wyprać sobie bluzkę roboczą z logiem mojego sklepu, gdzie pracuję. No bo po prostu już jest brudna i w ogóle dzisiaj w pracy powiem wam, że było ciężko. Troszkę było ciężko, ale dałam radę i dzisiaj mi tak dzień szybko zleciał, że nawet nie wiem kiedy. Weszłam, robiłam. Odchnęłam się jak szłam na przerwę, że jest prawie 11:00. No, zjadłam sobie dzisiaj na słodko śniadanie, bo naleśniki z serem i do tego kawa ta w szklanej butelce ze Starbucksa, bo uwielbiam tą kawę pić. Że takie śniadanko na słodko było, potem na obiad hot dog żabki, po prostu to był mój obiad na szybko. No i teraz wróciłam do domku, zrobiłam sobie kawę, potem zrobię sobie kolacyjkę jakąś i zobaczymy co i jak. Pytacie się kiedy pokażę mojego faceta, czy mój facet się wstydzi się pokazać na YouTubie. Moi drodzy, na wszystko przyjdzie po prostu czas, wszystko w swoim czasie. Tak, wszystko w swoim czasie będzie, będą wspólne filmy prawdopodobnie, więc wyczekujcie, subskrybujcie kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco, żeby was po prostu nic nie ominęło. Też dzisiaj sobie ustalałam grafik na sierpień, bo pisała do mnie moja kierowniczka rejonowa, że mam sobie po prostu ustalić grafik, kiedy chcę, jakie dni odpowiadają mi chodzenia do pracy i dać jej po prostu znać. Także ustalony
Ustalone są dni, kiedy chodzę do pracy, kiedy mam wolne i w ogóle, wiecie. Także no fajnie, bo już grafik na sierpień mam, mogę sobie zaplanować tam różne rzeczy i w ogóle, co mnie cieszy, że już ten grafik mam, bo teraz w tym miesiącu tu chodzę i jak chcę wolno, to po prostu mówię z dnia na dzień, że chcę mieć tego i tego dnia wolny i w ogóle. Więc no. Także tak to, moi drodzy, wygląda mój dzisiejszy outfit. To była ta bluzka, zresztą widzieliście, i te spodenki z temu, one są tak fajne, mimo to, że było to gorąco dzisiaj, to one, nie wiem, nie pocę się w nich, ani jest tak, że jeżeli szukacie jakichś fajnych dni, to coś mi się odbija, strasznie. Więc no, polecanko, polecanko. Dzień dobry, we wtorek. Zaczynamy nowy dzień. Lecę na pociąg i do pracy, pomimo że dzisiaj nawet dobrze wstałam, nie było żadnego problemu ze wstaniem, bo sobie te pół godziny dłużej pospałam. Wiecie, teraz jak mam pociąg, to jadę sobie pociągiem. Proszę bardzo, tak się prezentuje mój outfit. Spodenki. I lecimy dzisiaj. Ma być ponoć chłodniej na dworze. Także no ciekawe, czy będzie chłodniej, czy nie. Na razie jest tak ciepło w miarę. Mamy dzisiaj pierwszy raz ten naszyjnik z temu. Kawusia wypita, także leci mi, jedzie mi pociąg, wsiadamy do pociągu, widzimy się zaraz. Dobra, ogólnie moi drodzy, jest przed 14. Ja wyszłam dzisiaj trochę wcześniej z pracy, bo zapisałam się do szkoły następnej, to wam mogę powiedzieć, żeby zrobić następny kierunek, ale co się okazało, po przyspieszonym technikum nie mogę iść na ten kierunek. Dla mnie to jest bez sensu, bo musi być tylko 4-letnie technikum, czy tam 5-letnie i ogólnie, a to jest dla mnie bez sensu. Bo moim zdaniem człowiek powinien się wszystkiego pouczyć, to co mu się podoba, na tym zostać, ale to nie problem, bo będziemy szukać innej szkoły i teraz do mojego partnera spędzić razem fajnie czas. Hello, witam w pracy. No i słuchajcie, jestem już po pracy. Wyszłam teraz z Miją na spacer, dosłownie dzisiaj po pracy to była walka z czasem, żeby po prostu zdążyć na pociąg. W ostatnich sekundach wbiegałam na peron, żeby wsiąść do pociągu, bo jednak jeżdżę pociągiem, to mam, wiecie, szybciej i lepiej, więc w ostatnich sekundach wbiegałam na i myślałam, że nie zdążę, ale na szczęście zdążyłam. Wyszłam teraz, miałam na spacerek. Co powiem wam, że robisz no dwa tygodnie albo więcej i się wyrabiam ze wszystkim szybciej już. Nie jest tak, że powoli, tylko dzisiaj szybko wszystko ogarnięte. No i tak. I co plan na teraz jest taki, wyjdziemy z Miją, ogarniamy się, jedziemy na urodziny do mojego dziadka i tak spędzimy resztę dnia. No i dobra, moi drodzy, poczekajcie. O, jestem już w domku, Mija tutaj sobie leży u mnie.
bo się stęskniła. I co ja wam chcę powiedzieć? Zjadam obiad, pizzę na obiad. Powiem wam, że tak mnie nos swędzi, nie wiem od czego. Znaczy to na katal, czy nie wiem co, ale tak mnie nos swędzi, że to jest masakra. No i co? Jak ktoś jest spostrzegawczy, to na wstawce na tym vlogu widzieliście, mogliście dostrzec, dostrzec logo sklepu, w którym robię. Więc no. Także tak mówiłam, dzisiaj mi szybko poszło, im dłużej robię, tym szybciej mi to wykładanie warzyw już po prostu idzie, przeglądanie, sprawdzanie dat i w ogóle. Także mnie to cieszy, że już tak wyrobiłam w rytmie się, że wyrobiłam się w rytm, tak to się mówi, że po prostu wykładam towar coraz szybciej i mam czas na tam inne wykładanie towaru i tak dalej, bo ja ogólnie jestem na wykładaniu towaru i nie tylko warzyw, ale warzywa są najważniejsze, bo trzeba je zrobić z rana od razu, a potem cały sklep i zatowarować towarem, który po prostu przyszedł. Więc to też ogarniam wszystko. No. Także tak mi na dzień. Jutro sobie wziąłam wolne. Więc się troszkę wyśpię. Wziąłam, mam wolne. Bo musi być jeden dzień wolnego, więc mam jeszcze wolne. No, jadę na to urodzinki. Nie przebieram się, bluza z temu na szyjnik. Te moje spodnie mija jedzie ze mną. Więc no. Nie przebieram się, nawet nie mam siły, żeby się przebrać. Moje włosy też wyglądają w nie najlepszym stanie. No, będziemy robić pielęgnację, będziemy wszystko po prostu robić. Pielęgnację włosów, twarzy i w ogóle. Także trzeba się doprowadzić do porządku, do ładu i składu, żeby jakoś wyglądać. Co prawda mam ten suchy szampon i bardzo dobrze, że mam ten suchy szampon, bo on się sprawdza w idealnych, idealnie w takich sytuacjach, gdzie ja no, nie mam czasu, gdzie nie mam czasu umyć włosów. Popsikam i wyglądają jak świeże. To mnie bardzo. Bardzo cieszę, już o mnie raz mówiłam na vlogach, że suchy szampon mnie ratuje naprawdę, ratuje życie.